Na terenie województwa zachodniopomorskiego znajduje się 7 parków krajobrazowych. Opowiedzieliśmy o nich w cyklu 12 filmów, do których obejrzenia zachęcamy. W tym filmie spróbujemy spojrzeć na nie wszystkie jako na jedną całość. Parki krajobrazowe to wielkoobszarowe formy ochrony przyrody, które nie koncentrują się na samej tylko przyrodzie, ale na unikalnym charakterze danego obszaru ze względu na wartości przyrodnicze, ekologiczne, kulturowe lub krajobrazowe. Przykładowo, w parkach Ińskim, Drawskim i Barlineckim chronione są krajobrazy jezior położonych wśród moronowych wzgórz. Szczeciński Park Krajobrazowy chroni malownicze obszary wzgórz bukowych, a Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry obejmuje ochroną największe torfowisko niskie w Europie, powstałe w Dolinie Dużej Rzeki. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz wytycznymi Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, parki krajobrazowe powinny gwarantować właściwie zbalansowaną koegzystencję między ludźmi a środowiskiem naturalnym w duchu zrównoważonego rozwoju. Za realizację tych celów na terenie Pomorza Zachodniego odpowiada Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, którego pracownicy każdego dnia z pasją i zaangażowaniem realizują statutowe oraz wynikające z ustawy o ochronie przyrody zadania. Jednym z zadań jest planowanie, inicjowanie i nadzór nad działaniami ochrony czynnej, polegającej na aktywnym wspieraniu rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Przykładem jest ochrona wielu gatunków nietoperzy na terenie wszystkich parków poprzez instalację specjalnie przystosowanych budek trocinobetonowych, drewnianych czy natynkowych oraz specjalistycznych podestów zabezpieczających dla tego gatunku. W zespole parków podjęto również działania ochrony czynnej skierowanej dla bociana białego poprzez montaż platform lęgowych oraz wieńców, konstrukcji przypominających bocianie gniazda na niezamieszkanych dotąd platformach posadowionych na słupach energetycznych. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego podejmuje też działania ochrony czynnej, których celem jest zneutralizowanie negatywnego wpływu na środowisko inwestycji infrastrukturalnych, które tenże sam zespół realizuje. Przykładem jest ochrona stanowiska puchacza w okolicach remontowanego mostu w Siekierkach na terenie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Posadowiono tam 10 sztucznych platform lęgowych, które mają zachęcić puchacze do zmiany adresu i przeprowadzki w nieco spokojniejsze miejsce. 100 platform dla ptaków drapieżnych i strefowych, które zamieszkują Dolinę Dolnej Odry, zostanie stworzonych w ramach transgranicznego projektu Przyroda bez granic, w ramach którego powstaną również płytkie zbiorniki wodne na rozlewiskach Odry dla ptactwa wodno-błotnego oraz gatunków brodzących. Parki krajobrazowe chronią nie tylko przyrodę, ale też lokalne dziedzictwo historyczno-kulturowe, czyli korzenie, z których wyrasta nasza cywilizacja. Na Pomorzu Zachodnim na każdym kroku natrafiamy na ślady dziedzictwa naszych przodków i ludzi, którzy dawniej mieszkali na tych ziemiach. To dziedzictwo materialne, budowle, cmentarze, wykopaliska, ale także niematerialne, zwyczaje czy receptury, wartości historyczne chronione w parkach krajobrazowych. By je chronić, Zespół Parków Krajobrazowych opracowuje publikacje, filmy, tablice edukacyjne, bierze udział w jarmarkach, targach i obchodach oraz promuje w internecie. Aby ułatwić dostęp do najciekawszych miejsc, Zespół Parków Krajobrazowych podejmuje wiele inicjatyw mających na celu zrównoważony rozwój turystyki. Na obszarach wszystkich parków powstały wiaty wypoczynkowe wraz z miejscami na ognisko. W rezerwatach przyrody wyznaczono specjalne ścieżki dla zwiedzających. W miejscach o wybitnych walorach krajobrazowych powstały punkty widokowe. Zespół parków aktywnie włączył się w planowanie i budowę systemu ponad 1000 km ścieżek rowerowych. Trasą po Jeziorze Zachodnich, tzw. R20, turyści rowerowi będą mogli dotrzeć do wszystkich parków krajobrazowych na obszarze województwa. Już niedługo dojdzie do połączenia tras rowerowych Pomorza Zachodniego z międzynarodową trasą turystyczną Odra-Nysa, mostem Siekierki no i Rudnic. Wszędzie tam, gdzie pojawia się infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, zespół parków dba o przekazanie informacji edukacyjnej i promującej zachowania proekologiczne. Zespół prowadzi też współpracę międzynarodową. Przykładem jest współpraca z niemieckim Parkiem Narodowym Doliny Dolnej Odry
czy przyrodnikami ze Szkocji, badającymi bogatą awifaunę na terenie zachodniopomorskich parków. Te wszystkie zakrojone na szeroką skalę działania spoczywają na barkach zaledwie 11 osób, bo tyle pracowników liczy zespół. Dzięki ich pasji dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego nie tylko jest dostępne dla nas, ale będzie też zachowane dla przyszłych pokoleń. Projekt jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.